A więc jak mówiłem, do opon w rowerze powinniśmy pompować tyle, co powiedziałem. A przypomnijmy sobie, ile to dokładnie jest. Czekajcie, sobie wezmę inaczej. O, zobaczcie. Niech się skupi. Od 2,8 do 4,5. O, widzicie? Jest 40-65 PSI. To nie są może, jak to się mówi, najlepsze opony. Piękny, zadbany. Może to nie są najlepsze opony, bo mogę tu jeszcze wstawić takiej szerokości kapcie. Tutaj widzicie, na przodzie jeszcze wejdzie spokojnie ten dodatkowy pół centymetra. Nie są to może najlepsze kapcie na świecie, ale powiem Wam szczerze, wystarczą jak na razie. To tak jak mówiłem właśnie, że jeżeli nie wiecie, ile napompować powietrza do koła w rowerze, to czytajcie oznaczenia na oponach, bo na oponach macie bardzo dobrze przedstawione to. Tak jak ja mam tutaj u siebie. A jak widzicie, od 2,8 do 4,5 bar. Jest to bardzo ładnie przedstawione, jak ktoś nie wie, 40-65 PSI. A tu jest od 280 do 450 kilopaskala. Więc naprawdę mówię, że naprawdę mówię, że no trzeba być no niepoważnym, żeby nie wiedzieć, ile napompować sobie do roweru. A ja po prostu tą bestią to latam sobie po lesie, żeby na razie sprawdzić, bo dolewałem oleju do amortyzatora, więc teraz muszę sprawdzić, jak to lata. Fajne przedstawienia kozioła na rowerze. Więc naprawdę zakup mi się po prostu udał. Fajny sprzęt. Można latać jak głupi do oporu, póki sił nam wystarczy. I pozdrawiam wszystkich rowerzystów. Trzymajcie się.